Peugeot 1.6 1.4 HDI. Jak tutaj można sprawdzić te świece żarowe bez wyciągania tych kapturków tutaj, które są podłączone. Jak widzicie, te pod filtrem są dość ciężkie w wydostaniu, by trzeba było wyciągnąć filtr paliwa. Czyli jak to można zrobić? Jeżeli chcecie sprawdzić to tylko miernikiem, wyciągacie filtr powietrza, który jest bardzo łatwy do wyciągnięcia. Można też odczepić ten wężyk od pompy wakuum, aby go nie uszkodzić tego krućca. Tutaj ja już podważyłem. To jest takie zabezpieczenia, trzeba je podważyć. Wyciągamy wtyczkę, ta wtyczka to jest od tych czterech świec. Tutaj mamy piny i trzeba zmierzyć oporność. Miernik ustawiony na ohmy, na najniższą wartość, jedna elektroda tutaj do bloku silnika, a kolejną dokładam, dotykam poszczególnych pinów w wtyczce. Pierwszy pin 0,9, czyli jest ok. Wartość musi być poniżej 1 ohma, powinno być koło 1 ohma. 1,0, teraz mamy 0,9, 0,8. Kolejna 0,9 i kolejna 0,9. Jeśli by była wartość powyżej 1 ohma, te świece już by były bardzo zużyte, a jeżeli w ogóle wartości by nie było, to świece są przerwane, czyli nieprawidłowe. Wartość tam taka 2 ohmy, 3 ohmy, to już jest świeca dość zużyta i powyżej też nie będzie prawidłowa. To tyle, mam nadzieję, że trochę Wam pomogłem. Też wrzucę filmiki, jak te świece wydostać, żeby ich nie połamać. Także jeśli jesteście chętni, to link będzie w komentarzu. Pozdrawiam. W tym miejscu prosiłbym Ciebie o subskrypcję mojego kanału. Dla Ciebie to tak niewiele, a mnie zachęca do działania. Dzięki.